aktualnie kusimy ambicje. Naprzeciwko mamy pszenicę odmiany Opoka, obok mamy również jeszcze keramika, także w podobnej lokalizacji mamy kilka odmian w tym roku. Na razie nie będziemy mówić, ile nam sypnęło, co jak. Bo jeszcze nie wiemy tak naprawdę. Tak, chcemy później na koniec to jakoś podsumować, więc na razie nie będziemy się ani chwalić, ani żalić, bo wiadomo. Dzisiaj werkada z terami. Kombajnu. Gorąco jak. Kombajnik nie jest gorąco, akurat jest fajnie. Ale jednak ten skwar daje do wiwatu. I zobaczcie, ile mamy już w zbiorniku. Tatuś zostawił nas sami na polu. Tatuś dzisiaj na dowozówce jest. Tak. I jak widać się spóźnia, my się wyrabiałyśmy, a on to ja nie wiem. No, odzwyczaił się chyba. No. No, więc dzisiaj taka nastała mała wymiana, bo zawsze my z Werką dowoziłyśmy przyczepy na pole, a tatuś sobie kosił. A dzisiaj koście sobie, więc wykorzystujemy ten moment, że jesteśmy same, bo jak wiecie, nasz tatuś nie jest medialny. Czasami go widać na filmie. No, próbujemy go jakoś przekonać, ale na razie bez jakichś szans, ale zobaczymy, co będzie dalej. Zawracamy, aby wszystko ładnie zebrać. Jak wiecie, rok rodzi tylko raz, więc trzeba się przyłożyć. W tym okresie dać siebie te 110 nawet procent. Chciałam sprawdzić, czy się wszystko nagrywa. Nagrywa się. Nagrywa się. To się kameruje. I jeszcze tutaj, jak już mówiłam o flonie, to w tym roku było sucho. I jednak troszkę to odbiło się na flonie pszenicy. Ale to na pewno nie tylko u nas, prawda? Bo jednak susza dotknęła całą Polskę, nie tylko województwo lubelskie i naszą miejscowość. Także dawajcie znać, jak to się przyłożyło u was, czy również ta susza odbiła się na plonie. Pytacie nas o wilgotność. Wilgotność zmierzyłam właśnie i ma 12 tam. Tak? No. O, jak na razie. Chodź, jak nam przybywa szybko w zbiorniku. Zobaczcie tylko. Przed chwilką jeszcze było... No, w sumie było do połowy szybki, a teraz już... No, ale też nawet szybko nie koszę, bo jest bardzo gęsta, więc... Tak, zaraz, o, może pokażę. Tak się prezentuje. Ambicja. Także ogólnie jesteśmy z niej zadowolone, ale nie będziemy jeszcze nic zdradzać. Podsumujemy to wszystko, co i jak, jaka odmiana. I może nawet nagramy o tym odcinek? Możliwe. Dawajcie znać, jakbyście chcieli. Obiecałyśmy vlogi na żniwa. Tak, więc tutaj się zobowiązałyśmy i dzisiaj, tak jak już wspomniałam, jak zaplanowane, no to postanowiłyśmy nagrać i nagrywamy. Myślałyśmy, że już nie będzie, bo Marlenka troszkę nam zachorowała. No, jeszcze w ogóle dzisiaj rano miałam również gorączkę, a gorączka przy takich temperaturach to w ogóle jest dramat. Poczułam się dzisiaj już rano trochę lepiej, więc... Nagrywamy. A temperatura to naprawdę daje mi jeszcze bardziej niż normalnemu człowiekowi w kość, bo gorączka przy upale to jest dramat. Nikomu nie życzę zachorować przy takich upałach. W lecie. W lecie, naprawdę. Jeszcze wczoraj w ogóle miałam katar, dzisiaj mi przeszło. Także mam nadzieję, że będzie lepiej. No już jest lepiej, nawet widać przecież. To dobrze. A i jeszcze w ogóle nie wspomniałyśmy, bo jeszcze przez chwilkę o tym rozmawiałyśmy za kulisami, że zapraszamy Was na nasze Instagramy, bo na nim mamy konkurs, tak, który zorganizowałyśmy razem ze sklepem internetowym Bizar i do wygrania jest. Było nie mówić, lepiej by weszli i zobaczyli. Dobra, to szybniemy Wam w takim razie w komentarzu i serdecznie Was zapraszamy. Tutaj gdzieś Wam szybniemy nasze Instagramy jeszcze dodatkowo. Zaglądajcie, zapraszamy Was serdecznie. My się tutaj na kulisach zagadałyśmy. A zobaczcie, co się dzieje z tyłu. Także ja lecę na górę.
Weronika, stajemy, czekamy na tatę. Mrugnij mu. O, tam jest tatuś. No i mamy problem, musimy się... Houston, mamy problem! Musimy się odwrócić, bo mamy wysyp z drugiej strony. Nie ma to tamto. Tatuś już podjeżdża. My nawracamy. Przyjechał sprawdzić, czy nie rozniosłyśmy mu kombajnu. Nie, no już dużo razy gościłyśmy, także... Wiadomo, gospodarz zawsze co roku chce jak najwięcej wykosić. Ale co roku kosimy, więc... No jeszcze babcie do mnie zwoła. O, kontrola. Halo. I jest i tatuś. Można sypać. No jak się wysypie, będzie na niego. O, kontrola rodzicielska. Idzie, nadchodzi. Stop. I znowu w ciągniku. Tatuś poszedł do Werki, do kombajnu sprawdzić jakość wykoszonego zboża, wymłóconego zboża. A zobaczcie, co się dzieje na zewnątrz. Wszędzie dookoła kombajny. Jakby nie sięgnąć okiem, wszędzie. Wszędzie kombajny. Więc żniwa są w pełni. U nas też. Ten skwar naprawdę tak daje. I mamy nasze piękne zboże. Szkoda, że nie mam tutaj ze sobą wilgotnościomierza, to bym od razu sprawdziła wilgotność. Aj, ale zaraz nadrobimy. I my już zdążyłyśmy pojechać do domu, wymienić ciągnik i wrócić. Czekamy na tatę. I naprawdę ciągnik z klimą to jest to. To jest poezja. Nie obeszłoby się bez. Zdecydowanie nie. My się także nawadniamy, no, bo naprawdę trzeba pić. Wodę, ale ona leży tutaj od wczoraj. To na pewno. Chyba się nie nadaje, bo jest za ciepła. No, także czekamy na niego. I co tam jeszcze? Jeszcze ten. Co jeszcze? A, miałyśmy jeszcze wspomnieć o tym, że zrobiłem dla was tą próbę, prawda? Wcześniej robiłam, to miała z tamtej strony, bo jest jeszcze tak troszkę zielona, to miała 16 i się odczepiłyśmy i teraz tak już kosi z tej strony. Bo jak wsiadł, to już było czuć. Było czuć i widać. I teraz zobaczcie tylko, że mamy tutaj tak jakby powygryzane. O, brudna szyba. Tutaj właśnie zostawiliśmy, bo tutaj jest za bardzo zielone. Także tak jest wygryzione. Pole też może pokazać, bo tam też jest całe pole wykoszone, a tam jest właśnie zostawione. Taka łatka została, bo też wilgotność nie była odpowiednia, więc to nie jest ostatecznie tak, że wszystkie żniwa są już gotowe. Halo? Stop. Już po rozmowie rodzicielskiej. No. Mamusia jednak też przeżywa w domu, martwi się. To jednak, wiecie, żniwa są ciężkim okresem, mogą się zdarzać awarie, a my w sumie po raz pierwszy, ile mamy lat kombajn, miałyśmy awarię i w sumie nie była to jakaś nie wiadomo jaka awaria, wystarczyło błędu usunąć, tak, to nic takiego. Ale jednak strach w oczach się pojawił, no. A jeszcze w sumie coś drobnego miałyśmy, a mianowicie walnął nam przewód, troszkę oleju się wylało, ale to też taka, wiecie, usterka, nie usterka, gorzej jakby się coś stało z silnikiem lub coś na bębnach, to by było gorzej, a tak, wiecie, przewód to jeszcze nie są takie nie wiadomo jakie pieniądze, a tak to przez tyle lat naprawdę filtry i poza tym wlewa się paliwo AdBlue i wszystko działa, także miejmy nadzieję, że tak będzie cały czas. On tatuś chyba rozłożył rurę, będzie sypał, tak, będzie sypał. Trzeba podjechać troszkę. Ręczny.
I ogólnie w tym roku, nie wiem czy tylko nam, ale czas tak szybko leci. Jeszcze pamiętam jak o tutaj nagrywałyśmy dla was vloga, że siałyśmy tutaj pszenicę. I naprawdę, to tak minęło szybko, zobaczcie. I jeszcze naprawdę, prawie przed chwilką siałyśmy. Zbieramy tutaj zbieramy. Fendem, a tutaj już zbieramy, więc szok totalny. Nie wiem kiedy ten czas minął. O, jeszcze coś kombinuję, nawraca. Albo chcę, żebyś inaczej podjechała. Oj, pomacha, pomacha i weź się domyśl. Tak to jest z tymi chłopami. Ja teraz już tak nie, bo nie z tyłu i nie cofnę. Czujesz respekt do większego. Nie, po prostu stanął mi z tyłu i każe mi cofać. No. Tu zażenowanie w oczach. I jeszcze pszenicą go na z tyłu, więc gdzie mam co? Dasz sobie radę, tyle lat za kierownicą. A gospodarz na schodkach się odstawił. Dawaj no te sprzęt. No nawet ci to powiem, wyszło. Ale jemu i tak nie pasuje. Chłopom nigdy nie da. Ojejku, przepraszam na zdrowie. Ojejku, przepraszam was, ale naprawdę jeszcze nie jestem w pełnym stanie zdrowia. Bywa i tak czasem. Ale ogólnie to naprawdę, ile jest miesięcy w roku, tak naprawdę nie zdarza nam się chorować, bo jesteśmy tak zahartowane w tej marchewce buraczku, że nie chorujemy. A tutaj popatrzcie, środę wakacji, a ja się rozchorowałam. No normalnie. Ale wczoraj byliśmy u doktorki, właśnie byłam z Marleną, to aptekarka, jak poszłam tobie po leki, to właśnie mówiła, że dużo robi i teraz choruje. A, czyli, no, czyli coś jest na rzeczy. Nie jestem jedyna. A tu wiecie, temperatura, kurz, no to jednak dzisiaj jest nawet sporo, wczoraj było chłodniej. A dzisiaj mamy pogoda, radar 30 stopni, 31 nawet. A na 19 i 20, 21 też tam dają. No i zobaczymy czy będzie padać, bo nie zawsze się sprawdza. Tak. I też ogólnie niby wiecie, żniwa, nie powinno padać, bo to zboże trochę ucierpi, ale z drugiej strony to na naszą marchewkę i buraczka deszczyk to jest. Więc z jednej strony nie bardzo, a z drugiej to się cieszymy, że pada. I no. Nawet w sumie pokazuje, że ma padać. To dobrze. To dobrze, że będzie padać, bo w tym okresie jednak zarówno buraczek, jak i marchew nabiera tego kilogramów. No. Bo zaraz się zmieniamy. Tak? No i będziemy kosić. To dobra. W takim razie przerwiemy i widzimy się za chwilę w kombajnie. Rurę masz złożoną? Złożona. Ojejku. Ale piszcie. Jedziemy. Startujemy. Thank you.
Gościomierz. Trzeci sezon u nas i naprawdę super się spisuje. Także jakbyśmy miały kupować... Włączyć, bo tam jest pomiar zrobiony. Tak, to zaraz... Zaraz sprawdzimy i zobaczymy, ile było. Wejdziemy zaraz w historię. O, i mamy, że było 13,9 i faktycznie było też 16. 12, 13,4, 13,5, 13,9, 12,4. Mam nadzieję, że nie prześwietla obrazu i wszystko widać. Jak złapiemy zaraz troszkę pszenicy tutaj w tym okienku kontrolnym, to zaraz złapiemy sobie tutaj na dziewiąteczkę, na 9 ml i złapiemy próbę. Bo na razie byłoby ciężko nurkować w zbiorniku. Jak chcesz, to możesz, nikt ci nie broni. No i kosimy. Będę ci te nogi trzymać i nawiedzać. W takiej ilości kurzu, bo jednak dużo tam tego jest to. Wyobraź sobie, jak ludzie koszą bez kabiny. O no. Więc nie marudź. A jeszcze mając alergię, to w ogóle. Mamy tutaj w komputerach klimatyzację. Kiedyś dziewczyny sobie koszą. Kiedyś właśnie wujek nasz w świętej pamięci mówił do tata, chyba jak kupaliśmy poradnik. Tomek, ty tylko w tych komputerach. Tak, ty tylko w tych komputerach siedzisz. No bo wtedy akurat tata robił żniwa, a my kopaliśmy porażki. Ale niestety lub niestety w tym kierunku to zmierza, więc na pewno tych komputerów będzie przybywać. No bo technologia idzie do przodu, nie oszukujmy się. A my rolnicy musimy nadążać za tym duchem czasu, aby nie pozostawać w tyle. No i w sumie przymierzamy się tak. No dobra, to już była cenzura, nie powiem wam. Możecie się domyślać, do czego się przymierzamy. Wewka mi przerwała, także nie powiem. Urwała mi już wątek, buzię mi zamknęła. To się wytnie? Nie, nie będziemy wycinać, bo chciałabym, żeby ten vlog oddał nam tutaj chociaż tak piąte przez dziesiąte, jak wyglądają u nas żniwa. Jeszcze w sumie teraz vloga nagramy, bo obiecałyśmy, ale też planujemy nagrać taki montowany odcinek, żeby to wyglądało jakoś. No i postaramy się oczywiście jeszcze nagrać taki odcinek montowany, mówię przecież. Ale taki, który podsumuje nam żniwa, że wiesz, czy nie. No wiesz, lepiej nie obiecać, bo różnie to może być. Montaż coś tam jeszcze. Sterka naprawiona, okazała się... Za szybko jechałam. Tak. Werka to jednak diabeł w kobiecym ciele. To nie jest nie żadna prędkość. Ja się czuję w sumie z buta szybciej wyszedł niż tak jechał. Aj, aj. I w zbiorniku nam przybywa. Zaraz zerknę do okienka. Siemaj, Werka. Tylko coś co wiesz? Zerkniemy. Już można łapać. Także za chwilę można łapać. Zaraz sobie rozkręcimy wilgotnościomierz. Zobaczcie tylko, jak ona ładna. Jak ona nie sypnie, to ja nie wiem, co sypnie. Ja ciebie sypnę. Weronika, groźby są karalne. Co, po co ty tu pokazujesz, ty kurczaku, ty? Co, to są mięśnie? Daj spokój. Dobrze. Miałam tutaj już się brać za wilgotnością, jeszcze ona w tą stronę tak się kurzy. A jednak szkoda tutaj wnętrza kurzyć, więc poczekamy, aż się obrócimy w drugim kierunku. Zobaczcie tylko, to widać, jak pszenica jest gęsta i tak dalej, jak plon jest duży, jak kombajn nie daje rady, no to coś o tym świadczy, prawda? Że jednak ta masa jest duża.
też sobie żałować. I wiesz, co jeszcze zrobiłam? Co zrobiłeś? Muszę zatuszować ten ślad zbrodni. Ojejku! Bida w kraju, a ty takie rzeczy robisz. Piszecie o tym, że słabo nas słychać lub coś takiego. My jakiś czas temu, chyba jeszcze w zeszłym roku, zakupiliśmy zestaw taki, jakby to ująć, Werka? Taki po prostu mikrofon krawatowy, który miał się super sprawdzać, ale jednak okazało się to lipą. Więc jeżeli macie coś, co się sprawdza i fajnie byłoby to zakupić, już nie mówiąc, że ma to kosztować, nie będziemy się jakoś ograniczać, bo chcemy, żeby to jakoś wyglądało i było nas wyraźnie słychać, no to możecie nam polecać to w komentarzach, bo zależy nam na jakości tych nagrań. Jak widzicie, tutaj kupując drona również nie oszczędzaliśmy, ale zależało nam na jakości, żeby jak najlepiej się to oglądało. Więc tak jak mówię, jeżeli coś macie, polecacie lub słyszeliście o tym, że coś jest fajnego, to możecie nam dawać znać. Kolona jest gęsta. Masakra. Masakra, chyba powinna się cieszyć. Ale naprawdę robi robotę. Właśnie zbiorniku też. Działka po buraczkę wcipło. Dobra, to ja w takim razie już wychodzę. Zaraz strzelimy sobie próbkę. Łapiemy! Pomiar mamy już wykonany i mamy tutaj, że wskaźnik jest niższy niż 11,7%. No, także tak to wygląda. Mamy pewność, że to zboże jest suche w tym miejscu. Ogólnie w miejscu, gdzie kosiłyśmy. No, wiem, pewnie tak samo, jakby było obok. Także zobaczymy, jak podsumujemy, ile gdzie i jaka pszenica nam sypnęła, bo naprawdę jestem bardzo ciekawa, w szczególności tej naszej opoki, którą mamy tutaj zaraz naprzeciwko, o której wspominałam, bo naprawdę kłosy są o takie, takie wielkie kłosy, ale wiecie, to też nie można od razu oceniać pszenicy po kłosie, bo czasami kłosek może być krótszy o połowę, a może być bardziej... Najpiękniejszy okres w życiu każdego rolnika. Chodzę kłonę na stole. Pięknie. Elegancko. Pochwalcie Weronikę, pochwalcie. Ona tylko teraz na to czeka. Stajcie stąd. Z której będzie ci łatwiej? Stajcie stąd. Stajcie z tej chyba. Załączamy internety. System.
telefony, komputery. Pobliżamy kwederek i lecimy pod kosę. Ale się teraz bardzo burzy. Tutaj w sumie nawet nie będzie widać, ale jest to śpią. No troszkę. Nie wiem jak na telefonie. Troszkę ten kurz telefon łapie, ale jednak. Ale jednak wiecie. Oko wyłapuje więcej niż jakieś tam obiekty, czy tam kamera, telefon. Zdecydowanie tutaj. Kurz jest. Powiem ci, że lepiej kosić nie kosić. Cały czas klimatyzacja. Ale w ciągniku też masz klimatyzację, ale to trzeba kiflować i w ogóle. Nadskakiwać. Nie, że mamy z tym problem, ale tutaj jest moim zdaniem lepiej. Jak chcecie wynająć naszą kombajnistkę, to proszę kontaktować się pod numerem telefonu 000. Numer telefonu napiszemy poniżej. Żartujemy oczywiście. Pracy nam nie brakuje. Zaraz Idzie jak zły.